Siemanko mordeczki, dzisiaj w dużym pokoju będzie szama test Nussbeizera. Dawno nie jadłem tej czekolady, trochę się zmieniły Alpengoldy. I mam nadzieję, że nadal będzie tak samo pyszny jak dawniej. Tylko poczekam na babcię, bo babcia poszła sobie zrobić herbatkę. Także do zobaczenia za chwilkę. No i jesteśmy tutaj moja yerba z zieloną herbatą wiśniową i następuje opening, unboxing, po prostu otwieranie czekolady. Ciach. Mam tutaj moje pudełeczko z czekoladek wedlowskich, trochę akurat pognieciony, bo po prostu kiedy się na nim przypadkiem usiadłem. A tutaj o, to jest Figon. Bo zająłem jego miejsce. No już się gapi. Także momencik. O, proszę bardzo. W ogóle wielkie dzięki dla ekipy Empiku, gdzie kupiłem tą czekoladę za 10 zł. No i proszę bardzo, o, nawet mamy tutaj taki paseczek czerwony, zapewne do otwierania. Już się trochę przełamała. Okej, okay, no to co? Otwieramy. No, ładnie otworzyłem, tylko różek. Opa. O, i teraz już ładnie się odrywa. Muszę uważać, żeby mi nie upadła ta czekolada, bo się strasznie połamała. I przystępujemy za chwileczkę do degustacji. Jak widzicie, są normalne takie duże paski, długie. Jest mocno, tak, napakowana orzechami. Nie wiem, babci, jak ty to pogryziesz. O, właśnie. No to babunia, przekazuję ci z największą ilością orzechów. Dziękuję. Pasek. Dobra. Sama czekolada? Mleczna. Bardzo dobra, to jest mleczna. Co? Orzechy już? Nie da rady pogryźć? Nie. Nie zmarnują się. Dobra, spoko. No, widzicie, babcia nie założyła zębów. No i co? No naprawdę dobra mleczna czekolada. Chociaż też jest w wersji... jest też w wersji gorzkiej. Ale teraz muszę już sobie przepić. No naprawdę, sama czekolada bardzo dobra, orzechy też świetne. No i cóż. Oczywiście to jest dla ludzi, którzy mają jakieś tam zęby. No, ale... te orzechy. No, ale sama czekolada jest bardzo dobra. Bardzo dobra. Trzeba ostrożnie. No, trzeba ostrożnie. Tutaj jest mało orzechów. O, właśnie. Zobaczcie. Tutaj praktycznie jest jeden orzech. W tym pasku nie ma nic. W połowie. No chyba maszyna tak ułożyła, bo to oczywiście maszynowo wszystko jest robione. Piąteczka, 5/6.
Naprawdę bardzo dobra. No, szóstki nie ma, dlatego że po prostu jest trochę za słodka. Troszeczkę za słodka jest i dlatego trzeba przepijać czymś gorzkim. A ja tu mam jerkę bardzo dobrą. Rozamontę. Średnio palona, jeśli chodzi o yerbę. No i jeszcze dodałem tam trochę zielonej herbaty wiśniowej. Z kandyzowanymi wiśniami. No to cóż, Baciu, ile dajesz? Od 1 do 6. Kwiatki tam? A oczywiście, Babcia chce pokazać kwiatki? Ja daję 6. Okej, okay. No to Babcia chce pokazać kwiatki, proszę bardzo. Kwiatki. Proszę bardzo. No to Babcia daje 6, ja daję 5, bo troszeczkę dla mnie za słodka jest. Jakby była troszeczkę mniej słodka była, dałbym 6. Także trzymajcie się, wielkie pozdro, papatki.